Jerem Jędrzejkowski, dzień dobry, witam Państwa na ESGN Sustainability Forum Go to the Future 2024. A wraz ze mną jest pan Bolesław Pilecki, Head of Sales w CRIF. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, bo w tej całej debacie o zrównoważonym rozwoju ESG coraz więcej uwagi poświęca się także łańcuchom dostaw. Na ile zarządzanie ESG właśnie w kontekście łańcucha dostaw jest już na radarze firm? Dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo istotne, ponieważ wszyscy oswoili już temat raportowania, jeśli chodzi o zakres pierwszy i drugi, natomiast zakres trzeci wprost wiąże się z łańcuchem dostaw. Powoduje to, że pojawiają się zupełnie nowego rodzaju wyzwania i są to wyzwania już innej natury, czyli nie mówimy o naszej własnej organizacji, jak ją przeorganizowywać w kontekście ESG, ale jak zarządzić naszymi podwykonawcami albo naszymi klientami, czyli zupełnie inne wyzwanie, które wiąże się też ze zbieraniem znacząco większej ilości danych. I to, co możemy ustandaryzować we własnej organizacji, staje się absolutnie olbrzymim wyzwaniem poprzez łańcuch dostaw i dlatego szukamy rozwiązań, i to wybrzmiewa w panelach wśród wszystkich uczestników, w jaki sposób te dane wiarygodnie zebrać i w jaki sposób te dane wiarygodnie ocenić. I jak obstawić ten zakład na przyszłość, że wybór dokonany dzisiaj zagwarantuje nam wiarygodne i rzetelnie oceniane dane przez lata. Powiedział pan, że w czasie debat mowa była o różnych kwestiach związanych z łańcuchami dostaw. Co w takim razie jest w tym kontekście największym wyzwaniem dla organizacji? To jest moje subiektywne zdanie, bo filtruję wszystkie informacje, które słyszę przez swoje doświadczenie. Dla mnie to, co jest bolączką firm, jakie przedstawiają, to jest brak wsparcia na poziomie rządu, jeśli chodzi o wsparcie edukacji małych i średnich przedsiębiorstw. Ponieważ firmy duże mają zasoby ludzkie i finansowe, żeby podołać wyzwaniu, żeby tematu się nauczyć, zrozumieć, regulacje, które często są nieprecyzyjne, doprecyzować we własnym gronie i temat doopiekować. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa stoją właściwie w takim to problemie, że nie stać ich, nie wiedzą, gdzie te informacje znaleźć. I owszem, duże firmy we własnym, dobrze pojętym interesie będą edukowali mniejszych, ale zrobią to tylko dla tych, którzy są w ich łańcuchu. O innych z siłą rzeczy nie będą mogli zadbać. No i teraz kto o nich zadba? Tak? Dlatego tak ważne jest to, co było i zarówno we wczorajszym okrągłym stole, jak i na panelach dzisiaj. Na jakie wsparcie możemy liczyć? My bardzo chętnie pomożemy, tak? Jako firmy komercyjne poddamy jakieś pomysły, ale to musi zostać skoordynowane. No i ponownie, również w tym wyzwaniu wracamy do ilości, jakości, sposobu zbierania danych i ich kwalifikowania, ładnie mówiąc quality check, ale też ich ocenie. Kto będzie certyfikował certyfikującego? Kto na końcu wyda wiarygodną ocenę, że firma A ma standing ESG dobry, a firma B troszkę lepszy lub troszkę gorszy? O wyzwaniach związanych z kwestiami ESG w łańcuchach dostaw opowiadał Bolesław Pilecki, Head of Sales w firmie CRIF. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Bardzo dziękuję uprzejmie.